Gorące pytania w telewizji w polsce.pl. Proszę państwa, porozmawiamy teraz o tym, co się wydarzy dzisiaj w Gdyni. A ponieważ Marek Jakubiak jest nad polskim morzem, Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej, jest w dalszym ciągu z nami, ale i Andrzej Potocki, publicysta tygodnika Sieci, też jest nad polskim morzem. Panie Marku, pan w dużej odległości jest od Gdyni, oczywiście pan nam nie zdradzi, gdzie jest ta piękna, pusta plaża, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do widoku plaż, które są zakryte po prostu parawanami i tłok jest nieziemski, ale daleko jest pan od Gdyni? No, prawdę powiedziawszy, jestem teraz od strony morza na Helu, natomiast po drugiej stronie Gdynia jest jakieś 30 kilometrów ode mnie. Także ale nie wybiera się pan dzisiaj na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim do Gdyni. Rafał, Andrzej, ty jesteś bliżej? Ty jesteś bliziutko Gdyni, prawda? Ja jestem 30 kilometrów od Gdyni, z tym, że nie na północ, jak Marek Jakubiak, tylko na południe. Aha. No tak. Między Gdańskiem a Pruszczem, ale niemniej jednak jest to rejon aglomeracji trójmiejskiej i tematy oraz sprawy są bardzo podobne. No to zacznijmy w takim razie od redaktora Potockiego, bo on jest tam na miejscu. Proszę nam powiedzieć, jak się Gdynia szykuje na powitanie Rafała Trzaskowskiego. Ja tylko jeszcze pokażę państwu tą zapowiedź spotkania i słowa, które Rafał Trzaskowski, chce podziękować, podsumować to, co się wydarzyło, ale też jak na przyszłość działać. Drogowskaz na przyszłość ma być w tej Gdyni określony. Bardzo ciekawe to wszystko jest. No więc zwracam się ponownie z pytaniem do Andrzeja Potockiego. Jak Gdynia się przygotowuje i czego się spodziewa po wizycie Rafała Trzaskowskiego dzisiaj na wybrzeżu? Gdynia czeka na swego prezydenta, z tym, że należy dodać, że jest to już w tej chwili prezydent na uchodźstwie. A dlaczego akurat Gdynia? A dlaczego akurat Gdynia? Bowiem tutaj w Gdyni miało miejsce dwa wydarzenia. Mianowicie 7-3 wygrał Rafał Trzaskowski, co było dosyć bardzo takim korzystnym wynikiem. A co ciekawe, Rafała Trzaskowskiego w Gdyni nie było przed wyborami ani razu. W związku z tym ten elektorat gdyński sam siebie ruszył do urn i sam siebie zagłosował na Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym Rafał Trzaskowski uznaje, że coś się mieszkańcom Gdyni należy w rewanżu i melduje się tam dzisiaj ze swoim exposé prezydenta na uchodźstwie. Natomiast drugą przyczyną to jest to, że prezydent Gdyni Szczurek, do tej pory, który był wstrzemięźliwy i mówi, że nie głosuje, nie trzyma żadną partią, bo jego partią jest Gdynia, dokonał, że tak powiem, wolty w swoich ideałach i poparł przed drugą turą Rafała Trzaskowskiego, stawiając wszystko na jedną kartę. No, zobaczymy, jak na tym wyjdzie. Panie Marku, wynika z tego, z tych zapowiedzi różnych związanych z aktywnością Rafała Trzaskowskiego, że jest pewna grupa w Platformie Obywatelskiej, która chciałaby z niego uczynić lidera tej partii, nie tylko tej partii, ale także opozycji. I wszystko na to wskazuje, że to ma być taka kontynuacja tego, co zostało zawiązane w Gdańsku 4 czerwca, kiedy obchodzono rocznicę wyborów, czyli takiej Polski samorządowej, że to ma być oparcie w dużych samorządach i w mniejszych trochę, ale tych sprzyjających platformie. Tak jakby cała siła tego nowego ruchu, który Rafał Trzaskowski, który chce przekształcić widocznie platformy, była związana właśnie w oparciu się na samorządach. Pan jest bardziej w polityce, my z Andrzejem obserwujemy ją z zewnątrz, pan był w środku. Czy Rafał Trzaskowski ma cechy przywódcy, który może taki ruch stworzyć? Nie ma, dlatego że po pierwsze on cały czas idzie na negatywnym przekazie. Ja zresztą zadawałem to pytanie, po co domagać się w tej kampanii od Rafała Trzaskowskiego programu, którego i tak nie zrealizuje. To jest człowiek, który potrafi mówić, kto co źle robi, ale nie potrafi wskazać, co sam dobrze robi. I prawdę powiedziawszy, przypomnijcie sobie państwo, że tam, gdzie Platforma Obywatelska w samorządach ma swoich prezydentów i swoje rady, tam bezpośrednio prezydenci czynny udział wzięli w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej. To jest o tyle oburzające, że tak Trzaskowski, jak i pozostali prezydenci przysięgali swoją aktywność jedynie mieszkańcom i miastu. Tak naprawdę przecież mówimy o tym, że apolityczność samorządów jest faktem.
że nie biorą czynnego udziału w polityce, zajmują się tylko i wyłącznie mieszkańcami i swoimi miastami. I prawdę mówiąc, prezydent Warszawy, który w tej chwili nawiedza swoją wielkością Gdynię, jest po prostu zwyczajnie takim słabym marketingowym elementem, bowiem w Warszawie mamy problemy. I myślę, że Trzaskowski powinien się Warszawą zająć bezpośrednio. Za to pieniądze bierze. I myślę, że warszawiacy go rozliczą. I to lada chwila, bo czas szybko mija. Także jeszcze raz, reasumując. Wszyscy samorządowcy powinni się zająć samorządnością na poziomie gmin, powiatów i miast grodzkich, a nie dużą polityką. Dużą polityką powinien się zająć Sejm, Senat i partie polityczne. I tyle. I tutaj jest, ja tu obrzydliwie do tego to postrzegam, bowiem oni wszyscy razem mieszkańców mają po prostu zwyczajnie gdzieś. Jak się mają czuć dzisiaj mieszkańcy Gdyni, którzy głosowali na Andrzeja Dudę w tej mniejszości? Jak oni się mają czuć? Przecież to jest demokracja. To są, tu nie powinno być w tej chwili podziękowań, jakieś fety. Co to znaczy w ogóle? Prawdę mówiąc, oburzające to jest. Na pewno nie ma w tym ani odrobiny taktu. Jest narcyzm polityczny, o co podejrzewam Trzaskowskiego od samego początku. No pewnie się tak samo czują jak mieszkańcy Podlasia i Podlasia i innych regionów kraju, gdzie była i Podkarpacia na przykład, gdzie lubelskie też, gdzie była znacząca przewaga Andrzeja Dudy, którzy są teraz no bardzo, że tak powiem, hejtowani przez to środowisko celebrycko-wielkomiejskie, uznawani za ludzi drugiej kategorii, a przez Krystynę za tryglodytów. Andrzej, Jan Grabiec parę dni temu taką ciekawą koncepcję zgłosił, żeby Rafał Trzaskowski na pół etatu zajmował się Warszawą, a resztę swojego czasu poświęcał Polsce, jeżdżąc do różnego rodzaju miejsc i rozumiem, odbudowując tak jakby pozycję Platformy Obywatelskiej w tych terenach, gdzie ona nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Czy jest w twojej ocenie realne, żeby Rafał Trzaskowski przejął przywództwo w Platformie, żeby Borys Budka się poddał, albo żeby gdzieś tam z tyłu zawijający sreberka Grzegorz Schetyna nie uaktywnił się bardziej, żeby wrócić do Platformy i pokazać, że jednak za jego czasów to trochę lepiej było? Co do tego pół etatu, to przykład idzie z góry i na przykład Aleksandra Drukiewicz już większość czasu w kampanii wyborczej spędziła poza Gdańskiem, wspierając swojego kandydata. No i sądzę, że tutaj prezydenci miast pochodzący z Platformy Obywatelskiej do serca sobie wzięli słowa Rafała Trzaskowskiego, że miastem można sterować zdalnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jestem tutaj bardziej skłonny zgodzić się z Markiem Jakubiakiem na temat tego, jak to będzie wyglądało. Natomiast czy ta koncepcja ma jakikolwiek sens? Z pozoru tylko ona ma sens, bowiem celem Rafała Trzaskowskiego jest wykorzystanie tego momentu, kiedy te 10 milionów ludzi, bo to jest magia liczb, liczba prawda robi swoje, można by wykorzystać do zrobienia sobie politycznego PR-u i popróbować coś robić z nową formacją polityczną wspartą przez jakąś część tych, którzy na niego głosowali. Dodajmy, 70% wyborców głosowało nie na Rafała Trzaskowskiego, co pokazała pierwsza tura, tylko głosowali przeciwko Andrzejowi Dudzie. W tej chwili się rozeszli po swoich elektoratach i do swoich partii, przepraszam, i ze swoimi partiami będą szli do najbliższych wyborów za 3 lata, które będą to wybory parlamentarne. W związku z tym to jest już pierwszy słaby element tego punktu. Drugim słabym elementem tego punktu jest to, że Rafał Trzaskowski, jak już zresztą Marek Jakubiak wspomniał, on się nie nadaje do roli przywódcy. On po prostu, że tak powiem, no pracowitość nie jest jego mocną stroną, a to niestety w polityce, a tym bardziej jeżeli się chce odgrywać rolę lidera, jest rzeczą niezbędną. No a poza tym taki duży opór, jaki spotka ze strony frakcji Borysa Budki, Grzegorza Schetyny, nie pozwoli mu na zdyskontowanie tego sukcesu właśnie z powodu wewnętrznych nacisków w Platformie Obywatelskiej. Do tego dochodzi jeszcze taka ciekawostka pewna, mianowicie w Gdyni, i tutaj dotyczy to zarówno Trzaskowskiego, jak i Szczurka, a głównie prezydenta Szczurka,
którego on oczywiście kurtuazyjnie odwiedzi. Mianowicie chodzi o tak zwaną czerwoną drogę. To jest estakada, która miałaby łączyć port gdyński z autostradą, a potem z CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym, gdzie rząd obiecał dofinansowanie. Natomiast Rafał Trzaskowski tutaj działa wbrew interesom gdynian, bowiem ta droga jest po pierwsze niezbędna, a po drugie dlatego działa przeciwko interesom gdynian, ponieważ był przeciwny budowie CPK i dofinansowaniu tego typu inwestycji. Także Szczurek, wspierając Trzaskowskiego, jak gdyby spada w sprzeczność i prawdopodobnie, gdyby Trzaskowski przyjął władzę, z czerwonej drogi nic by nie wyszło. Ale to już taka uwaga dla mieszkańców Gdyni. W związku z tym tutaj się nic nie zapina, jak to się mówi trochę tak kolokwialnie, i z tego projektu moim zdaniem niewiele wyjdzie. No ale znając dotychczasowe wypowiedzi publiczne Rafała Trzaskowskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Gdyni powiedział, że jest za budową czerwonej drogi, że w ogóle nigdy nie był przeciwko takiemu projektowi. Panie Marku... To chyba jasne. Panie Marku, coś się stało z resztą opozycji, bo chyba się nie może za bardzo pozbierać. Co prawda tam Kosiniak-Kamysz troszeczkę huczy, że tutaj nie będzie żadnego jednego przywódcy na opozycji, że każdy będzie tutaj sobie pracował. Czarzasty się pokłócił z Budką i też, ale coś tak przycichła nam opozycja po tych wyborach i ten plan Romana Giertycha, żeby wszyscy wespół zespół zaskarżyli i protestowali przeciwko tym wyborom, raczej chyba się nie powiedzie. I czy te partie, to znaczy PSL, no z bardzo mizernym wynikiem w pierwszej turze Kosiniaka-Kamysza, ale PSL-owcy nigdy w tych wyborach prezydenckich wysokich notowań nie mieli. I no niespodziewanie bardzo niski wynik Roberta Biedronia, chociaż wszystkie sondaże przed mówiły o tym. No jednak chyba troszeczkę te partie osłabił. Czy te partie teraz się odrodzą po tych wyborach? Muszą jakoś ruszyć do ataku? Bo na razie tak jakby spoczywają i czekają, co z tego wszystkiego wyniknie. Ja myślę, że tutaj do ataku to musi ruszyć nie opozycja, tylko PiS. Ja cały czas namawiam gorąco, żeby pomyśleć o tym, jak powołać do życia rząd zgody narodowej. I to by był pomysł na to, żeby pogrzebać te wszystkie giertychowskie pomysły na temat podpalania tego kraju i podpalania demokratycznie wybranej władzy. I myślę, że PSL też przemyśli swoją strategię, dlatego tak jest cicho, bo być może takie rozmowy gdzieś tam już trwają. Słyszymy Krzysztofa Bosaka, który mówi, że nie wyklucza współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj już widzimy o tym, że Platforma Obywatelska czy wyborcy Platformy Obywatelskiej już przez lewicę od debili zostali nawyzywani, czego ja nie pochwalam oczywiście. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli pan Trzaskowski czy jakikolwiek inny pan z Platformy Obywatelskiej mówi, osiągnęliśmy 10 milionów wynik i to osiągnęła Platforma Obywatelska, to ja się wcale nie dziwię, że Czarzasty mówi, debilu, co ty mówisz? Bo przecież tak jak Adam przed chwilą powiedział, nic się takiego nie stało w Platformie Obywatelskiej, to by należało podkreślić, że to jest jakiś krok do przodu. Oni ile mieli, tyle mają, albo im mniej mają. Natomiast elektorat zjednoczony, czyli Platformy Obywatelskiej, PSL-u, SLD i tam Buka i 50% niestety Konfederacji zagłosowali przeciwko Andrzejowi Dudzie, bo tak już jest człowiek skonstruowany, że on nie chce tego stada, jak w tym dowcipie, tego takiego stada, jak sąsiad ma, tylko chciałby, żeby to stado mu zdechło. I tak ludzie po prostu działają, ta negatywna informacja jest informacją przekazywaną, a nie pozytywna. Dlatego tu jest trudna sytuacja Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że powinien o ten jeden krok pójść do przodu premier Morawiecki i pomyśleć szerzej na temat rekonstrukcji swojego rządu po to, żeby nie sprawiać wrażenia, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość konsumuje tenże
Niewątpliwy sukces Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Marku. Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej, Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci. Andrzej, będziemy się widzieli w telewizji w Polsce w poniedziałek. To nam opowiesz o tym triumfalnym wjeździe Rafała Trzaskowskiego do Gdyni i jakie są tego wyniki. Dziękuję bardzo panom. Do zobaczenia. Chętnie posłucham tych tez, które zostaną dzisiaj ogłoszone, niczym Martin Luther, który swoje tezy przyjął na kościele w Norymberdze. Dziękuję bardzo. Życzę panu Markowi. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Życzę panu Markowi dalej takiej pogody z zazdrością pełną. Proszę z nami zostać, za parę minut się spotkamy.